Kasiu, kim jest dla Ciebie Bóg? Pan Bóg jest dla mnie jak tata. Jest jak ojciec. Taki dobry, czuły, kochający, ale i wymagający. Który tak łatwo nie odpuszcza. Który nie robi czegoś za swoje dzieci. Tylko też, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale stawia wymagania. Mi się bardzo też kojarzy z obrazem właśnie Trójcy Świętej, Boga jako Trójcy. Jak byłam raz w zabawie w sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny, to tam zobaczyłam właśnie obraz Trójcy i tam jest Pan Bóg, który jest właśnie taki czuły, bo On przytula Jezusa, Jezusa zmartwychwstałego, po prostu siedzą sobie razem, Jezus się do Niego przytula, obejmuje Go jedną ręką, drugą rękę Jezus trzyma u Niego na kolanie, a Bóg nakrywa tą rękę. I właśnie dla mnie jest to coś takiego, że Jezus po swojej męce, po zmartwychwstaniu, idzie do Ojca, który Go przytula. Właśnie, który Go przyjmuje i mówi tak, widzisz, już jest dobrze, już jesteśmy razem. A drugą rękę Bóg ma wyciągniętą. I dla mnie to jest taki gest, który zaprasza człowieka, tego patrzącego na ten obraz, że chodź, usiądź z drugiej strony. Tak, bądź z nami. No i dla mnie taki jest Bóg właśnie, który jakby nie uchronił też Jezusa przed męką, ale pomógł mu ją przejść. Ja wierzę, że On był z nim wtedy. No, a który go później właśnie przytula i przyjmuje go. No, właśnie dla mnie w takich trudnych chwilach wspomnienie tego obrazu jest bardzo, bardzo ważne. Także dla mnie Bóg jest taki dobry, czuły, kochający, ale właśnie taki dający wolność i pozwalający też przejść przez te trudności. Nie chroniący przed nim, przed nimi, tylko właśnie przeprowadzający i czekający właśnie później na mnie. Więc ja mam takiego Boga. Pięknie. A jaki jest Twój obraz? Dla mnie Bóg jest... Mogę się zgodzić z Jezusem, z Pismem Świętym, który mówi, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. No, po pierwsze, dla mnie jest On drogą, takim drogowskazem, bo moje zadanie jest iść w ślad za Chrystusem. To po prostu mam iść tam, gdzie On idzie. A wiemy, jakie On miał życie. patrząc na Niego, to uczę się, jakie ma być moje serce, aby było podobne do Jego serca. Jakie ma być moje spojrzenie, żeby było podobne do Jego spojrzenia. Potem jest prawdą. On uczy mnie, kim ja jestem, kim On jest. I gdy przyjmę tą prawdę, to mnie wyzwala, staje się wolna. Mogę zacząć kochać siebie i Ciebie i innych. No i gdy jestem wolna, to
On daje mi życie. Takie. No, życie dziecka Bożego już otrzymałam na chrzcie, ale wtedy mogę zacząć żyć tym życiem. I dlatego jest on takim moim nauczycielem, nie tylko nauczycielem, ale jest tym, który po prostu daje siebie, aby mi pokazać, kim ja mam się stać. Dzięki. Dziękuję.